Kurpie zielone to wielkie przestrzenie leśne, mieszczące się w dorzeczu prawobrzeżnych dopływów Narwi. Najbardziej znaczącą miejscowością regionu jest Kadzidło. Okazałe jałowce, jak głoszą dawne wierzenia, chroniły przed złem pobliskie domostwa. Tu, pośrodku ziem Mazowsza, osiadło plemię mazurskie kurpiami od obuwia chodaków lipowych przezwane, pisał Kazimierz Wójcicki, romantyczny badacz folkloru. W skrzynkowych kapliczkach, ustawianych tradycyjnie nad wodami, najczęściej można spotkać figurę świętego Jana Nepomucena. Jemu właśnie powierzają kurpie opiekę nad polami i łąkami. On też dba o deszcze i zapobiega wiosennym powodziom. Piaski i wydmy sąsiadują tu z podmokłymi terenami, które przypominają czasy, kiedy to mieszkańcy Puszczy Zielonej przemierzali czółnami błotniste łąki i torfowiska. Takie pierwotne mokradła zachowały się w rezerwacie w Czarni. Tuż obok, wśród imponujących drzewostanów sosnowych i świerkowych, wiekowe sosny bartne. Są one świadectwem historii tej ziemi, kiedy to bartnictwo, obok myślistwa, rudnictwa, bursztyniarstwa i rybołówstwa, było głównym zajęciem zamieszkałej tu ludności. Tak wygląda strój ludowy kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Dla kobiet szeroka wełniana spódnica, najczęściej czerwona lub zielona. Biała haftowana koszula i kolorowy, obszyty tasiemką gorset, czyli wystek. Fartuch wełniany w drobne paski lub biały z koronkami. Chustka wiązana do tyłu na zakładkę. Dwa warkocze spuszczone na plecy, połączone w plecioną kokardą. W tym regionie warkocze nosiły także mężatki. Na ramionach wełniana szydełkowa chusta według nowszej mody. We wnętrzu zagrody kurpiowskiej w Kadzidle zebrali się zaproszeni przez nas goście z Kadzidła, Wykrotu i Czarni. Strój tancerzy to czerwona kurtka, tak zwana jaka, obszyta czarną taśmą, lniana koszula z czerwoną wstążeczką, czyli foforkiem, i białe lniane spodnie. Popatrzmy, jak tańczy się po kurpiowsku. Tak jak to dawniej bywało, zaczynamy od oberka. Oberka tańczy się tu, podobnie jak i w innych regionach, cztery strony, po kole, ze słońcem i pod słońce, w obrotach w prawo i w lewo. Wirowanie w lewo w tempie narzuconym przez kapelę wymaga niemałej sprawności. Tancerze dokładają ozdobniki, przytupując lub unosząc w tył nogę zgiętą w kolanie, co nazywają trafnie zawijasem. Tuż po oberku polka, bardzo popularna na kurpiach. Tancerka nosi tak zwane czółko, nakrycie głowy z czarnego aksamitu, ozdobione cekinami, sztucznymi kwiatami i wstążkami. Uzupełniało ono niegdyś uroczysty strój panny. Taka polka, tańczona gładko, bez podrygiwania, nazywa się w języku gwarowym równiejso. Zabój nebory, zabistre wody, widała mnie mać, a jak widać,
kukuko, przylecę do was, usiądę w sadzie na zinogradzie i będę kukać. Usiądę w sadzie na zinogradzie i będę kukać. Muzyka i taniec przeplatały się ze śpiewem. Niekiedy po skocznej, żywej melodii, któraś z kobiet zaczynała śpiewać jedną z owych lirycznych, kurpiowskich pieśni, zwanych tu leśnymi lub ciągnionymi, dziś w wykonaniu Zofii Kowalczyk z Wykrotu. Kukułka, kuka, tatulek słucha, radby postojeć. Kiedy zbliża się Niedziela Palmowa, wszyscy gromadnie wybierają się do lasu, aby wyszukać najpiękniejsze okazy borowiny, widłaka czy jałowca. Chojka, czyli długa, cienka sosenka, po wspaniałym wystrojeniu zamieni się w różnobarwną, wielkanocną palmę. Ten piękny zwyczaj nawiązuje do kurpiowskiej tradycji, w której palmy zapewniały długie życie, udane dzieci i bogate plony. Palma w domu miała także odpędzać złe duchy i chronić od nieszczęść. Oprócz leśnej roślinności, palmy ozdabiają bibułkowe kwiaty i wstążki. W parafiach Łyse, Lipniki, Myszyniec i Kadzidło całe rodziny konkurują między sobą, aby palma, którą poniosą w kwietną niedzielę do kościoła, była i najwyższa, i najpiękniejsza. Uroczysty dzień w kościele w Łysych spotykają się mieszkańcy okolicznych wiosek. Poświęcone palmy będą obnoszone w procesji wokół kościoła, a następnie ozdobią jego wnętrze. Nasza zabawa trwa dalej. Stanisław Sieruta, znany kurpiowski śpiewak i tancerz, zamawia u graczy polkę trzęsionkę. Jest on jednym z niewielu, który nosi się jeszcze po kurpiowsku. Taka brunatna sukmana była wierzchnim strojem męskim. Ma ona granatowe wykończenia kołnierza, wyłogów, kieszeni i mankietów. Do niej kolorowy, najczęściej czerwony pas i niski brązowy kapelusz o wąskim rondzie. Na nogach chodaki ze skóry. Polkę trzęsionkę tańczy się drobnymi krokami na nogach ugiętych w kolanach, które sprawiają, że tułów podryguje w charakterystyczny, trzęsiony sposób. Yeah.
przytrampywanie to archaiczny taniec kobiet ze śpiewem bez akompaniamentu muzycznego. Tę ciekawą formę taneczną spotykamy tylko na kurpiach. Tańczy grupa kobiet z kadzidła. Co wieś, to inna pieśń. Posłuchajmy i popatrzmy, jak przytrampują kobiety z Wykrotu. I jeszcze raz inna melodia, inne słowa, szczarnie. Od dawien dawna na kurpiach wykonywano na Wielkanoc pisanki. Kiedyś były one całe czarne, stąd zwano je krukami. Babcia Olendrowa ze Strzałek koło kadzidła pisze na skorupkach wzór roztopionym woskiem i barwi je na różne kolory. Po usunięciu wosku pozostaje jasny wzór na kolorowym tle. Takimi pisankami obdarowuje się bliskich i zdobi święconkę. Tradycyjny skład kapeli kurpiowskiej to skrzypce, bębenek i harmonia pedałówka. Ten najszybszy taniec Puszczy Zielonej nosi przekorną nazwę powolniaka. Bez powolniaka nie mogła się obyć żadna zabawa ani żadne wesele. Dlatego też zachował najdłużej swą pierwotną formę. Do powolniaka potrzeba dużo miejsca, stąd w pierwszej jego części pary idą jedna za drugą, a dopiero później rozpoczynają zawrotne wirowanie. Powolniaka tańczyło się na zakończenie zabawy. Fafurze, tancerze poruszają się po linii koła tyłem lub przodem w kierunku tańca.
a następnie wirują w parach. Prosty krok, na podskokach z nogi na nogę, jest akcentowany potrójnymi przytupami. Fafur oznacza w miejscowej gwarze wstążkę związaną w kokardkę, która zdobi kołnierzyk męskiej koszuli lub weselny czepek. Marianna Murzyn mieszka w Zalesiu, koło Myszyńca, w samym sercu Puszczy Zielonej. Jest jedną z ostatnich kurpiowskich plecionkarek. Nauczyła się tej sztuki od ojca, któremu jeszcze jako mała dziewczynka towarzyszyła w wędrówkach po lesie. Gdy ziemia nawilgotnieje, wczesną wiosną lub jesienią, wyrusza na poszukiwanie korzeni sosny. Wydobyte z ziemi korzenie, odpowiednio dobrane i oczyszczone, są tworzywem, z którego można wyplatać różnorodne dzbanki, talerze, kosze i koszyki. Mimo dużej wprawy na zrobienie takiego koszyka, pani Marianna musi poświęcić cały dzień, ale lubi to swoje zajęcie i wykorzystuje każdą pogodną chwilę. Stanisław Sieruta śpiewa jedną z owych bardzo tu popularnych lirycznych pieśni. Niedośpiewanie końcowej sylaby na końcu wiersza, zwane apokopą, jest charakterystyczną cechą kurpiowskiego wykonawstwa. Pod koniec wesela odbywał się taniec zwany gonieniem poza stolu. Nieodzownym rekwizytem był stół przykryty lnianym obrusem, wokół którego tancerz gonił partnerkę. Duże znaczenie miała także chusteczka. To w ręku dziewczyny, to ukryta pod kapeluszem. W tańcu tym brały udział wszystkie pary druhen i drużbów, ale każda z nich popisywała się oddzielnie. Kierunek tańca i kolejność kroków zależały od inwencji drużby. Popis kończył wspólny taniec. Była to okazja do zaprezentowania zręczności kawalerów i wdzięku panien na wydaniu. Thank you.
Tancerze nieco starszego pokolenia odtwarzają ten taniec tak, jak pamiętają go z czasów swojej młodości. Kolejnym tańcem jest żuraw. Początkowo tańczony w obrotach z akcentowanymi krokami. Ze zmianą melodii pary zmieniają sposób trzymania i stawiając drobne kroczki, krążą po wspólnej osi. Bursztyn zdobiący strój kobiecy był największym skarbem kurpiowskiej ziemi. Adam Chętnik, badacz kurpiowszczyzny, nazwał go łzą minionego żywota. Jednym z ostatnich bursztyniarzy na Kurpiach jest Stanisław Bziukiewicz. Tak jak przed laty, używa on do obróbki bursztynu specjalnie przystosowanego kołowrotka, a bursztynowe bryłki szlifuje kawałkiem zwykłego szkła. Bursztyn występował najczęściej w miejscach nisko położonych, na bagnach, torfowiskach i mokrych łąkach. Kopano go na tak zwanych rygociach, czyli łąkach podeptanych przez bydło, gdzie woda wydostawała się na powierzchnię razem z bursztynem. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zgromadzono wiele niezwykle cennych okazów bursztynu pochodzącego z Kurpiowszczyzny. Tak wygląda naszyjnik z XVII wieku. Tworzą go zwietrzałe, płaskie korale, ręcznie szlifowane, o rzadko spotykanej wielkości. Częściej korale w naszyjnikach bywały okrągłe, o pięknym, kryształowym szlifie. Kobiety nosiły je w taki właśnie sposób po kilka sznurów. W naszyjniku choć jeden koral powinien być przezroczysty, przynoszący szczęście, szczególnie w koli weselnej.
Nazwa bursztynu pochodziła od miejsca jego występowania lub barwy, a więc były bursztyny wodne, gruntowe czy wydmowe, a także białe, kapuściane, brudne lub czerwone. Dźwięki muzyki zachęcają do tańca. Holender wywodzi się z tradycji przyległych do Kurpiowszczyzny terenów północnych. Tancerze poruszają się w obrotach, podkreślając akcenty muzyczne przytupem i wyrzutem rąk. Jeszcze jednym tańcem, który dotarł na Kurpie z północy, jest Stara Baba. Nazwa wywodzi się od pierwszych słów znanej przyśpiewki Stara Baba, a dziad młody. Tancerze cwołują do środka i od środka koła, a w obrotach, podobnie jak w olędrze, dodają przytupy i wymachy rąk. Stanisławę Holender poznaliśmy już wcześniej, gdy malowała pisanki. Wywodzi się ona ze znanej rodziny twórców ludowych, a w roku 1991 otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga. Dzisiejsze odwiedziny są niezwykłą okazją do przyjrzenia się wypiekowi tradycyjnego pieczywa obrzędowego. Mogły to być figurki ptaków umieszczone na kole z ciasta, z pastuszkiem w środku nazwane nowolatkami, lub tak zwane byśki, czyli różne zwierzęta domowe i leśne wypiekane z żytniej mąki. Obdarowywano się nimi z okazji Nowego Roku, gdyż miały przynosić szczęście w gospodarstwie domowym. Już niewiele starszych kobiet na Kurpiach potrafi wykonać takie figurki. Pani Stanisława jest mistrzynią w formowaniu wdzięcznych postaci jelonków, krówek, baranków czy piesków.